Siema, siema. I zajebiście, kurwa. I zapraszam wszystkich hejterów, wszystkich widzów moich, napierdalać we mnie, strzelajcie, kurwa. Ja tego chcę, przysięgam wam, chcę, napierdalajcie. Się, kurwa, nie dam zatopić, nie? Choćbyście tego, kurwy, chciały. Siemano Ania, siema Kuba, siema Andek, siemano, siemano, witam wszystkich. Siema, ale się odkleiłeś, no w chuj, kurwa, cymbale jebane, lecimy teraz, kurwa, zobaczymy. Ja już nie mam nic do stracenia. Ja zostaję tylko ze swoim community, a reszta frajerów, która ma wypierdalać po prostu stąd. To jest, kurwa, stream dla moich ludzi. Dla mnie to jest, kurwa, idealny moment. Jeszcze przyjechałem tutaj specjalnie, bo nie chciałem w ogóle odpalać tych aferek, ale mówię sobie, jak już napierdalają tak na ten film, kurwa, który wydałem, to napierdalajcie jeszcze tutaj na czacie. Ja tego chcę, przysięgam, nie? Ja mogę odlecieć, ja mogę, kurwa, rozjebać sobie psychikę, ale będzie mi, kurwa, dobrze zrobić tego live'a, nie? Zrobisz mi jeszcze kawę? Jeszcze jedną, bo nie spałem, wiesz, jeszcze. I dwa kubki bym chciał mieć, bo bym napierdalał kawę od chuja teraz. Mhm. Adrian United, wyłączyłem donaty. Spokojnie, nie zarobię dzisiaj. Luz. Bo przecież jak ja bym mógł zarobić na swojej transmisji na żywo? No przecież, kurwa, Januszku jebany. Przecież dupa świszczy, kurwa, od tego, nie? Jak ktoś może przytulić 5 zł do Nate'a albo 25 zł, kurwa, na transmisji? Boże święty. To jest straszne i przerażające. Jak taki Judasz jak ja może zarabiać, kurwa, na donate'ach? Na luzie, kurwa. Ja się nie dam, nie martwcie się, kurwa. Moi widzowie są ze mną. Ja się nie dam na jakichś wykopków, kurwa. Nie dam się rozjebać. Przysięgam, kurwa, nie? Nie jestem dubielem, kurwa. Nie będę chował się, kurwa. Nie będę. Nie będę się chował, nie? Iwona Olejniczak. Prawdziwa twarz Boxdela. No właśnie. Witamy, Iwonko. Witamy, Iwonko. Zostań ze mną na dłużej, kochanie. Posiedź ze mną tutaj, pooglądamy sobie internety. Gdzie fajnie. Jeszcze 10,5 minutki. Mógłbym odpalić zaraz, ale jeszcze sobie ustawiam tutaj wszystko. Siema, grubasie, Arti97. Siema! Przygotujcie sobie mocne pytania dla mnie, odpowiem na każdy, kurwa, nawet najbardziej hardkorowe, nie? Lecę z kurwami dzisiaj, przysięgam, nie? Już mnie wkurwiliście wszyscy. Nie mówię o widzach, oczywiście. O tej branżuwie pierdolonej. I chuj, nawet jakbym miał przestać być włodarzem, mam w to wyjebane, nie? Jestem na tyle zarobiony, że mogę przestać, kurwa, to robić, nie?
ale kurwa, community zostanie przy mnie i to jest dla mnie najważniejsze. Nic więcej mnie nie interesuje, nie? Choćby zostało tu 4 koła ludzi, kurwa. To wolę to. Atencja od community najważniejsza. Dokładnie. Serio, to jest dla mnie kurwa najlepsze, nie? Tego mi brakowało w chuj. Pieniądze zarabiam i tak z innych rzeczy, więc co mi po tym kurwa? Jak ja chcę robić aferki, jak chcę robić kurwa internet. To zawsze robiłem. Jak mi to odebrano kurwa, to ja nie czuję się szczęśliwy i to jest prawda. Ja nie lubię jeździć na wakacje. Nie mam kurwa frajdy z tego, że gdzieś jadę. Przysięgam. Nie wydaje też jakoś kasy na nic, kurwa. Ja wolę tu siedzieć i robić tego live'a, nie? Jak się coś straci, to kurwa potem się to docenia, nie? Zaraz będzie manipulacja, kurwo, manipulacja! Ty kurwo manipulancie jebany! Teraz pewnie chcesz manipulować swoim community, a robiłeś i tak jeden live w tygodniu. Ty, ten kabel mnie wkurwia, wiesz? Że tu nie mam tego tak jakoś rozkminionego dobrze. Ale do, a słychać mnie git? Widzowie? Słychać to wszystko jak coś. Jak coś to słychać. Rozpierdala mnie jak ktoś w ogóle pisze coś o koko, nie? I to piszą najczęściej ludzie, którzy kurwa nawet nie zajebali nigdy jednego lajna, nie? Tylko... strzelają kurwa tym tak jak 60-kami czy konfidentami, nie? Nie mając w ogóle świadomości, co to znaczy. Kurwa, może, jak, mogę być po koko. Jestem po koko, o, zajebiście. Koko Chanel, na dobry dzień. Biorę cię i to wiem, ty nie lubisz mnie na sen. Koko Chanel, na dobry dzień. Biorę cię i to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen.
Spoon. Good, good. Nie jesteś po koko. Nie no, gdzie? Jestem właśnie. Śmieć, śmieć. Śmieć. Bogzel do wora. To płacz przez łzy. Lotny stream. Z czego się tak cieszysz, kurwa? Z czego się tak cieszysz? Źle to brzmi. Słuchać w tobie psychola, słuchać w tobie psychopatę. O, źle z tobą, odkleiłeś się, pewnie jesteś na lekach. Wiadomo, to nie wstyd. Kostera, kostera. Upadek człowieka. Upadek człowieka. Bogzela wstąpił Joker. A to fajne akurat. Michał, pokory troszkę. Ale dlaczego? Bo co, ja mam zawsze mieć pokorę, nie? Zawsze mam sobie mieć pokorę, kurwa. Upadłeś na dno. No i chuj. To się odbije. Niżej się nie da. Więc może być tylko lepiej. Oby nie. No tak, no bo jakbym się odbił, to kurwa, zniszczyłbym ci w ogóle twój mindset. Jak taki Judasz może w ogóle mieć tyle ludzi na żywo? To jest niesamowite. Szczerze, wolę być taki jak teraz, niż jak te nudne kurwy. Przysięgam. Ja taki teraz będę. Bo ja już nie mam nic sobie do zarzucenia. I mam wyjebane, nawet jak ktoś sobie coś na mnie będzie wyciągał, mam to w piździe. I tak lecę z kurwą. I tak będę robił. Zobaczycie, będzie ciekawie. Content wam dam na pewno. Ja chcę tylko content dawać. Ja tam siana nie potrzebuję. I tak zarabiam z innych rzeczy. A jak ktoś rzuci donate'a czy coś, to wpierdolimy w coś najwyżej tu na streamie i tyle. Minutka ostatnia, moi drodzy, ostatnia minutka do streama. Jak po takiej przerwie startujemy z prawie 8 tysiącami ludzi. To bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. I bardzo dziękuję za obecność, bo dzisiaj, moi drodzy, będzie bardzo ciekawie. Znaczy, mam nadzieję, że będzie, bo na pewno po prostu sobie porobimy, kurwa, cokolwiek, nie? Na pewno sobie przejrzymy sieć, na pewno sobie odpowiemy na ćpuna, na ćpatana. Sklej pizdy, czyś Jarek, wykop cię zniszczył. No w chuj! Chuj mnie zniszczył. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy, dur.
Chujowo tak bez dźwięku. Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Boxdel. Strzelać, kurwa, strzelać, napierdalać. To jest chore, nie mogę tego oglądać. Boże, jak on się zmienił, Jezu. Ten człowiek upadł, ten człowiek dosięgnął dna. Boże. Dobry wieczór wszystkim. Siemanko Rozenek, siema Adrian Ludzki. Siemano Sysiek, siemano Karol. Puuu. Milena Gąsior, debil. O Boże, ale jest mi tak przykro, kurwa, bo Jezu, jest mi tak przykro. Siemanko, siema, siema Harold, siema Monia. Lepiej telefonu uruchomić. No, w sumie spoko by było. Gdzie jest Ulfik? No, Kubuś jest teraz na świętach. Ja nie jestem na świętach urodziny, więc mogę sobie zrobić po prostu streamka. Siemanko, siemanko. Dobra, więc na samym początku, co by nie było, no to trzeba powiedzieć jak jest. Jesteśmy w piździe, generalnie. Wizerunkowo, tragedia. Jakby wrzuciłem film, jest lipa. Wiadomo, że zdania są podzielone, niektórzy propsują, większość rzeczywiście nienawidzi za te wydarzenia, które kurwa się zadziały. Ja już się na ten temat wypowiedziałem na filmie, tak więc tylko i wyłącznie tam mogę was odsyłać, tam jest cała prawda. Ja tam jakby nie zagiąłem czasu przestrzeni, jedyne o czym nie powiedziałem to o tym, że razem z Sylwestrem, przed tym jak dałem mu film Nitro i Dubiela, to siedzieliśmy sobie w basenie 2 godziny i knułem na nich, zachowałem się jak fałszywa kurwa. I pewnie ta łatka się ode mnie nie odlepi, tak więc no jakby trudno. Nic kurwa z tym nie zrobię. Rozmawiałem dzisiaj z Nitrozyniakiem i z Williamem. Pokazywałem im film, ten, który zrobiłem jeszcze przed publikacją. Oglądaliśmy go razem, godzinkę. Tak więc ja też teraz będę mówił po prostu wszystko, co się dzieje. Ale myślę, że Nitro jakby to nie przeszkadza akurat. Więc na pewno będziecie się dowiadywać różnych ciekawych rzeczy. A to Nitro mówił. A, no to spoko, Nati. Kim była osoba, która cię obraziła, a potem usunęła te wiadomości i pisała jak gdyby nigdy nic? Kim była osoba, która cię... Na pewno tą jedną z osób był Grzesiu Szulakowski, ale on już przeprosił. Tak więc to była jedna z tych osób. Muszę sobie przypomnieć jeszcze resztę. No to mam jakąś listę, mogę zrobić. Tylko z drugiej strony po chuj mam na nich rzucać, kurwa, jakieś, nie wiem, jakąś krytykę lubić czy coś. Co to jest? To jest wiatr? Serio? Kurwa, huragan, jak chuj. Mocne. Lubisz dalej Kubańczyka? Lubię. Nie mam nic do niego. Widziałeś, co Ćpatan wrzucał na ciebie na IG? Tak, widziałem. To dawajcie, od razu lecimy z nim. Nie ma co, kurwa, ten... tracić czasu na jakieś wywody. Tak będziemy se gadać, ile wlezie. A jak ogólnie audio? Czekajcie, bo ja tutaj mam to tak zrobione zjebanie. Widzicie, nie ma Ulfika i sobie nie radzę. Ale Kuba jedzie. A ty się... Czekajcie. Ty się w końcu ogarniesz? Kurwa, 98. Zobaczymy. Kiedy oświadczenie Fame? Jakie? Pieniądze ma, to pajacuje. A czy ja wcześniej też nie pajacowałem? Głos piękny, męski. Cytryna, malina. Się bardzo cieszę. Nathan Todd Klejka. No kurwa, ludzie. Ćpatanek. To jest już jakby przeze mnie przeanalizowany gość od początku do końca. Manipulator. Gość, który chce sprawiać, żeby inni mieli bad tripa. Straszy jakimiś rzeczami. Przed chwilą straszył mnie w ogóle jakimiś działkami, że opierdalam jakieś kurwa dragi. Teraz powiedział, że wpierdoliłem Julię Kosterę w jakieś gówno, gdzie i Julia Kostera dobrze wie, i każdy kurwa dobrze wie, że jeżeli chodzi o... Ja się nie chcę wypowiadać na temat Julii Kostery i tego, czy ona bierze, czy nie, ale Julia Kostera dobrze wie, że nie podobało jej się to, że ja i... No i właśnie teraz pojawia się dylemat. Bo w sumie Kacper mi nic nie zrobił. Więc czemu miałbym opowiadać o takich rzeczach, kurwa...
No pojawia się jakaś moralność, tak? I teraz co mam zrobić? Powiedzieć prawdę i być kurwą? Czy nie mówić nic i być kurwą, bo w sumie co się wtedy zmienia, nie? Tak czy inaczej zostanę kurwą. Mogę wam jedynie powiedzieć, że Julii Kosterze bardzo nie pasowały się pewne rytuały, które odpierdalałem z Kacprem, o może tak? I nigdy w życiu nie wpierdoliłem Julii Kostery w żadne dragi. Tyle mogę powiedzieć. Julia przez jakiś czas bardzo mnie nie lubiła, ponieważ razem z Kacprem, gdy po prostu, no, lubiliśmy sobie coś tamten i uważała, że sprowadzam Kacpra na złą drogę, ale prawda jest taka, że i ja, i on po prostu razem lubiliśmy to robić. Temat zamknięty. Kacper może wam to potwierdzić. Podejrzewam, że Julia Kostera również, a Nathan Marcoń wyręcza się teraz Julią Kosterą i innymi ludźmi. Dawajcie kolejne pytania. Chętnie wam opowiem jeszcze więcej ciekawostek z branży. Strzelajcie, ja wam powiem wszystko. Co z Rafonem? Dalej się trzymacie? Nie trzymamy się z Rafonem już. Ja spierdoliłem wszystko. Jestem chrzestnym Xawerego i nie przyjechałem na jego urodziny, ponieważ była tam moja była, z którą jakby nie chciałem się przeciąć, ale to nie jest jej wina, tylko po prostu z lenistwa też nie chciało mi się tam jechać i ogólnie jestem bardzo chujowym ojcem chrzestnym. Bardzo chujowym ojcem chrzestnym jestem. Nie chcielibyście mieć takiego ojca chrzestnego jak ja. I to jest smutne, bo też kurwa jest mi wstyd zadzwonić do Rafoniksa albo Darki z tym, żeby ich za to przeprosić. To tyle. Jakie jeszcze macie pytania? Co z Golą? Nie wiem. Wojtek jest chyba na mnie zły za to, że powiedziałem o tej historii kolaboracji z Dubielem. Szczerze jebie mnie to. Jakie jeszcze macie pytania? Co czujesz teraz? Nie wiem, ulgę? Gicioryz, nie? Mnie tam jebie, że sobie ktoś pisze więcej żalu, albo jakieś XDD, albo ktoś powie, że jestem naćpany i tak dalej. Mnie to, totalnie mnie to pierdoli, nie? Siedzi tutaj prawie 14 tysięcy osób. Jakby dla mnie to jest wystarczająco ludzi. Przysięgam wam. Ja mogę mieć 5 koła. I nie będzie to dla mnie zmieniać nic, nie? Bo ja się tak czy inaczej, ja będę robić content, będę inwestował pieniądze, które zarabiam z czegoś innego w to, żeby dać coś do jebanego. I ja po prostu przebuduję się. Tak czy inaczej, bo ja nie dam za wygraną. Ja nie pozwolę tym kurwom, które mnie wyzywają i które myślą, że jest mój upadek, na to, żeby po prostu czuły satysfakcję, nie? Bo tak nie można. To jest wtedy, kurwa, moja przegrana, mój upadek. Po chuj, czemu ja mam upadać z drugiej strony? Jestem zdrowy. Mam, kurwa, ręce. Fizycznie jestem, kurwa, silny. Prawdopodobnie 90% osób, które mnie ciśnie, dostałoby placka i tyle by się skończyło, a zapewne w realu nie odezwaliby się do mnie w ten sposób, jak odzywają się na mnie na czacie. Więc dlaczego ja mam być, kurwa, dlaczego ja się mam smucić? Co z trenerem Szyszką? Trener Szyszka, no co, no dalej się do niego nie odezwałem, jakby nic się nie zmieniło, nie? Poryczy jeszcze, ciociu! Jezu! Jakie to jest, kurwa, śmieszne, nie? O, czekajcie, bo tutaj takie dłuższe pytania są spoko. Pogzel, powiedz o tym, czy Wardęga miał informację od jakiejś dziewczyny, że twoje rozmowy z nią to były żarty, a mimo to wrzucił do swojego materiału Pandorze.
Nie sądzę. Ja się zastanawiałem nad Julią, tak? Zastanawiałem się po prostu, czy wrzucenie Julii do tego materiału o Pandora Gate, czy to było jakieś specjalnie zamierzone i tak dalej. Bo z jednej strony ona nie chciała, tak jak gadała tam, że ona chciała sprawiedliwości wobec Stewarta, a nie wobec mnie i Marcina. Z drugiej strony jednak pisałem chujowe wiadomości, więc dosięgnęła mnie sprawiedliwość, ręka Boża, można powiedzieć. Więc w tym momencie jakby ja już sam nie wiem, nie? Ja się już też pogubiłem w tym. Ludzie zrobili ze mnie pedofila, kurwa, bo jak byłem, kurwa, małolatem, to pisałem, kurwa, głupie wiadomości. Po prostu. Parę głupich wiadomości. I mi się, kurwa, wszystko rozjebało. Ale bądź co bądź, było to chujowe. I jestem przy tym cały czas. Czy czuję żal? Tak, kurwa. I rozpierdalają mnie komentarze jakichś zjebów, którzy myślą, że jak ty możesz, kurwa, myśleć o sobie tylko i tak dalej. Dlaczego ty rozchminiasz tylko swoje rzeczy, swoje jakieś rzeczy, które ci się rozjebały? Pomyśl o ofiarach. Oczywiście, kurwa, że ofiary są ważne. Oczywiście, że tak jest. Ale ja w tamtym czasie, gdy się tłumaczyłem, to też, kurwa, bolało mnie to, co ja straciłem, tak? Miałem prawo do tego, czy nie? Może karma mnie dojebała? Nie wiem. Siema Boxer, takie pytanie z innej beczki. Te syfy widać na twarzy już ci chyba praktycznie zeszły. Polecasz jakieś kremy na taki trądzik na czoło, bo mam problem z nim i masz coś sprawdzonego? Jakiś ten? Czym ty, co, jaki ty krem stosujesz? Mi? No powiedz mi. Jak? Serum z bielendy? Z niacynamidem? I cynkiem. Jeszcze raz powiedz. Serum z bielendy z niacynamidem i cynkiem. No. I krem nawilżający również może być z bielendy. O. Do jakiej skóry? Do narkotykowej bariery hydrolizowej. Okej. No to już wiecie, serum z bielendy z niacynamidem cynku. I cynkiem. Dobrze, powiedziałem to git. Ej, ty wiesz, że ja walę, to ja mam trzy kawy tutaj, rozumiem. No to bardzo się cieszę w takim razie. Pozdrawiam, chłop 40 lat, co dużo w życiu przeszedł i dalej nie jest kolorowy, ale swój rozum mam i wiem, że za bardzo dostałeś po dupie. By the way, ilu z was młodzieży tak się do siebie zwracał w żartach? No, ale ja już nie chcę w ogóle jakby ciągnąć tego tematu. Jakby wyjebany już mam, to się stało, to się nie odstanie, po chuja to mam w ogóle robić. Ja bym chciał tylko, żeby, wiecie co mnie tylko boli w tym wszystkim? Że wczoraj oglądałem livestream Sylwka i kurwa, zaczyna mnie to denerwować, nie? Że cały czas wypowiada się jakoś tak, nie wiem, krytycznie wobec wszystkiego, co ja robię i tak dalej. Ja wiem, że zachowałem się jak zjeb. Ale czasami po prostu przegina, nie? Tak jak na przykład z Klaudią i tym odpalaniem głosówki Klaudii. Co to było, kurwa? Po chuj to było. To polecimy tak. Dzisiaj zrobimy sobie restream Sylwestra Wardęgi. Sylwestrze Wardęgo, dzisiaj będę cię oglądał na mojej transmisji na żywo. Będziemy komentować i będziemy patrzeć. Zrzu. Wypadałoby tą kamerkę przesunąć. O. No dobra, Sylwku, zobaczmy, co masz do powiedzenia.
No i mamy content. Siema Sylwek. A ta podobno coś w tym materiale jest na mnie, tak? Gdybym chciał od razu, jak on ogląda, to skonfrontować. Dobrze. Czekajcie. Ja oglądałem fragment właśnie tego... Zaraz będzie słuchać Wardęgę, spokojnie, bo tutaj Zajrok zostawia. Tego Bogzela odcinka. Nie widziałem jeszcze nic o Natanie. A, bo Bogzel ma aferki teraz, o kurczę. To, ten odcinek. Społeczność zaczęła się... Tutaj chyba jest jakiś... Zajrok zostawia. Gdzie to jest? O, tu. Bo przekazała mi to osoba, która ma naprawdę bardzo dobre serce i chciała mnie wesprzeć na duchu, mówiąc mi o tym. O, na przykład to. Nie przekazała żadnych informacji wewnętrznych i bardzo mi zależy na dobru tej osoby. Często jej się zwierzałem z wielu rzeczy, jest lojalnym widzem aferek i moją internetową przyjaciółką. Podejrzewam, że wiesz, że jest... Internetowa przyjaciółka. A co to takiego dziwnego jest? To jest cały talent Bogzdera, nie? Że jak... Ale co jest dziwnego w tym, że mam internetową przyjaciółkę, Wendinę, która jest lojalną widzką aferek? Czy to jest coś kurwa dziwnego? Nie kumam tego. No on potrafi, tak mówię, to jest jego wielki talent. Ale to nieważne, tak by mnie to... Bo on tutaj do Rewy gada, zaraz będzie o mnie coś. Nie kumam. Bardzo zaangażowany pracownik. Ej, nie mogę mieć kumpeli w sieci, kurwa? Czy jak? Bo nie rozumiem, nie? Jest Sylwester, co mnie bardzo wkurwia w to. No dawaj, kurwa, skonfrontujemy. Nie mam problemu o to, że likujesz dla całego świata. Ej, dasz mi jebka? Rozmowy o różnych sytuacjach. Bez nie mam już. Mnie o to, czy w ogóle mi to pasuje. Bangla już dźwięk? Pewnie zdajesz sobie sprawę, że gdybyś to zrobił innej osobie, to ona by się na ciebie obraziła, albo by ci... Zrobiłbym to każdej osobie, która mi coś obiecywała, która była ze mną w jednym domu i knuła za plecami, którą pytałem 20 kilka razy o to, czy na pewno nic nie knuje, czy na pewno nic nie planuje, a ta osoba mi łgała, a wyłgałeś wielokrotnie. Więc teraz mi tutaj nie płacz, że pokazuję. Ale o czym ty pierdolisz w ogóle teraz, Sylwek? Bo ja tego nie rozumiem. Czekaj. Ale ty nawet gadałeś rzeczy w momencie, gdy ja cię nie okłamywałem i nie knułem, kurwa. Na przykład przechodziłem sobie na aferki, powiedziałem coś i ty wykorzystywałeś informacje z holu na swoim livestreamie. Więc nie rozumiem, o co ci w tym momencie chodzi. To, co powiedziałeś na tym ostatnim live'ie, okej, kumam, nie? Ale tam już było kilka miesięcy wcześniej, też gadałeś różne rzeczy. Jebane. Więc ja nie chcę, żebyś tu ustawiał to teraz pod to, że to było tylko w ostatnim czasie, bo to się powielało wielokrotnie, nie? Właśnie wysyłał takie... Co kurwa, chyba mogę ja to... Jak Klaudia oglądała tego live'a, w którym pokazywałeś jej głosówkę, to było jej po prostu przykro, bo też powiedziała to w dobrej wierze dla ciebie. Pamiętaj, że to ja byłem szują, ale ona nie jest... Ej, zdzwońmy się! Daj mi ten, daj mi... Moja relacja no. Z Klaudią wyglądała tak, że dobrze wiesz, że ją bardzo wspierałem. Wielokrotnie jej mówiłem, żeby... Tobie mówiłem, żeby się jej nie skrzywdził. Sam wiesz, co mi wtedy odpowiadałeś. Natomiast Klaudia sama podjęła decyzję. Wielokrotnie używałeś jej jako tarczy, gdy ci zadawałem pytanie, na przykład czy knujesz z nitrozyniakiem na mnie, to mówiłeś, Klaudia, weź powiedz, on znowu mnie wypytuje, czy ja knuję, więc ona sama weszła w to i wspiera i okłamywała mnie i używałeś jej jako takiego wzmocnienia tych swoich kłamstw. To ty ją... No dobra, i jak ona zrobiła głosówkę, że cię bardzo lubi, to było w kurwę ważne, żeby to pokazać, bo ona już była w moim teamie i w sumie... No tak, trzeba zrobić content z tego, nie? Daj mi. Za plecami. Nie, ja i tak nie jestem w stanie jakby walczyć na argumenty z Sylwestrem, bo to nie jest kwestia tego, że ich nie mam, tylko on zawsze znajdzie na to odbitkę, nie? I mówiła, że Bogzel nic na ciebie nie planuje, on jest, on się zmienił. Tak, bo robiła to z miłości do mnie. I Marcinem nie knuł za plecami, mimo że ja wtedy wiedziałem. Ona sama wybrała tą drogę i niech się teraz nie dziwi, że jest tego częścią, bo sama... Ale pokazujesz jej prywatną głosówkę, stary, no kumasz to. Z daleka,
pokazujesz prywatną głosówkę. Wciąż jakby nie możesz pokazywać prywatnych głosówek. Ja osobiście czemu to robisz? Przez nią mega źle potraktowany, bo ją naprawdę lubiłem. I tak jak tobie nie wierzyłem, tak do końca miałem nadzieję, gdy ona mi kłamała, że może ona nie wie o wszystkim. Że może ty jej nie wtajemniczasz. Finalnie wyszło, że wiedziała o wszystkim i z premedytacją mi gadała. I dobrze o tym wiesz. Więc sobie zadaj pytanie. Czy ona sama się to wplątała, czy Sylwester jest zły, że o niej wspomniał? Jeżeli przychodzi do mnie jakaś osoba, udaje przyjaciółkę, a pamiętaj, że ona nawet rozkminiała coś takiego, czy ja bym nie mogła zostać asystentką Ghost? Czyli ona chciała jeszcze głębiej wejść, nie? Czyli przychodzi, ale wtedy nie knuła. W jednym domu, okłamuje mnie i można powiedzieć, że wsadza mi trochę też taki nóż w plecy, nie? Bo ja jej no, może tak trochę było. A teraz jest nagle pretensja, że o, a dlaczego... Ale wiesz, że jej rola była znikoma, stary, kurwa, to był... Klaudia była turbopionkiem w tej całej układance. Ja nie mogę, nie wiem, z nią pogadać o tym, nie? Jak ja się z tym wszystkim czuję i tak dalej. Bo tak ze mną pogadaj. Ja jestem gotowy na telefon. Właśnie sobie ładuję, może do mnie zadzwonić, możesz mnie wyjaśnić. No jestem ciekawy, co na to odpowie. A, to jest na kanale aferki. Ale podejrzewam, że nie będziemy chcieli ze sobą rozmawiać, bo ciężko będzie, nie? Pamiętaj, że ona nam wiedziała o wszystkim i spremedytowała. Kumasz to? Z daleka. Posłówkę, że cię bardzo lubi. Dawałeś informacje z holu na swoim livestreamie. Więc nie rozumiem, o co ci w tym momencie chodzi. To, co powiedziałeś na tym ostatnim live'ie, okej, okay, kumam, nie? Ale tam już było kilka miesięcy wcześniej, też gadałeś różne rzeczy. Więc ja nie chcę, żebyś tu ustawiał to teraz pod to, że to było tylko w ostatnim czasie, bo to już się powielało... O czym teraz on gada, bo nie wiem. Wielokrotnie, nie? Właśnie wysyłał takie... Co kurwa chyba mówię ja to... Jak Klaudia oglądała tego live'a, w którym pokazywałeś jej głosówkę, to było jej po prostu przykro, bo też powiedziała to w dobrej wierze dla ciebie. Pamiętaj, że to ja byłem szują, ale ona nie... Ej, zdzwońmy się! Daj mi ten, daj mi... Moja relacja no. z Klaudią wyglądała tak, że dobrze wiesz, że ją bardzo wspierałem. Wielokrotnie jej... Kurwa, ale incepcja, aż mi się wyłbie pierdoli. Sam wiesz, co mi wtedy odpowiadałeś. Natomiast Klaudia sama podjęła decyzję. Wielokrotnie używałeś jej jako tarczy, gdy ci zadawałem pytanie, na przykład czy knujesz z nitrozyniakiem na mnie, to mówisz, Klaudia, weź powiedz, on bo znowu mnie wypytuje, super live. Ja więc ona sama weszła w to i wspiera i okłamywała mnie i używałeś jej jako takiego wzmocnienia tych swoich kłamstw. To ty ją no dobra, i jak ona zrobiła głosówkę, że cię bardzo lubi, to to było w kurwę ważne, żeby to pokazać, bo ona już była w moim teamie i w sumie... Tak, bo pokazywałem, że dalej rozkminiać i chcecie na przykład mnie urabiać, nie? I widzisz, ty nawet teraz w tym swoim odcinku powiedziałeś, że ona wiedziała, a ta głosówka jest taka, jakbyś ty wiesz, ją wręcz, że ona nie jest w ogóle świadoma, że ty ją nagrywasz, nie? Bo ty jej zadawałeś pytania takie, tak jakby, że co ty, czy ty lubisz Sylwestra? No nie wiem, no nie chcę ich drugi raz pokazywać. Jeżeli to jest taki problem dla niej, ale ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie wiem, chuj mnie to obchodzi w sumie, po prostu szkoda mi Klaudii, nie? Bo było jej przykro i o tym powiedziałem. Jeżeli ty masz na to jakąś strategię, że ona cię urabiała i tak dalej i to było potknucie, no to chuj w to w sumie, jebać. Traktowałem, nie? Dobra, lecisz dalej, bo to jest telenowela, stary. Jebać już tą głosówkę, nie? Klaudia się już podniosła po tej głosówce. A finalnie jak wyszło? Że chcieliście mi pierdolić. Chuj w to, jak gramy w jakieś gry takie, że nie wiem, że ona knuła i tak dalej, trzeba pokazać jej głosówkę, jak cię bardzo lubi i ten, jak to jest dla ciebie jakiś element materiału, kumam to, luz. Ja nie jestem w stanie jakby walczyć na argumenty z Sylwestrem, bo to nie jest kwestia tego, że ich nie mam, tylko on zawsze znajdzie na to odbitkę, nie? Mówiła, że Boxdel nic na ciebie nie planuje, on jest... on się zmienił. Tak, bo robiła to z miłości do mnie. I Marcinem nie knuł za plecami, mimo że ja wtedy wiedziałem. Ona sama wybrała tą drogę. Odpowiedz mi Sylwester na to, bo powiedziałeś, że mówisz te wszystkie prywatne rzeczy i tak dalej w ostatnim czasie, bo knułem. A dlaczego mówiłeś nasze prywatne rozmowy z holu na przykład, jak robiłem oferki, gdzie jeszcze w ogóle nie było nawet planu zrobienia filmu z Nitro i z Dubielem i tak dalej, że już było po Pandorze, już były gdzieś tam takie, nie wiem, zbliżenie do odpalenia projektu Goats, a nawet jeszcze w ogóle przed Pandorą tak samo było, że ja ci coś mówiłem na przykład z fejmu i ty likowałeś jakieś informacje i tak dalej. Nigdy nie zapytałeś się mnie na przykład, czy mi to, nie wiem, czy mi to przeszkadza,
Rzucałeś sobie tym tak na live'ie po prostu, nie? Na to bym chciał odpowiedź, o. Bo tutaj to robimy telenowele, to jest bez sensu, nie? To jest jakby... prywatną głosówkę, wciąż jakby nie możesz pokazywać prywatnych głosówek. Czemu to robisz? Ja osobiście jestem mega źle potraktowany, bo ją naprawdę lubiłem. I tak jak tobie... No już tłumaczę dlaczego przez dłuższy czas. Nie no, już wytłumaczyłeś, już wiemy, że to był element po prostu na twoim live. Po prostu to był bardzo ważny element w tym sporze i tak dalej, że Klaudia cię urabiała, więc pokazałeś jak... cię urabiamy i pokazywałeś strategię. Kumam, już jest luz. Jakby ja już, kurwa, ja już mam to wyjebane, nie? Tylko teraz chciałbym wiedzieć pytanie, które zadałem ci wcześniej. To jest dla mnie ważne. Zyniaka. To chyba jest na 4 hitoshoty. Nitrozyniak. Co ja się będę pierdolił z jakąś telenowelą Sylwę, kurwa. Będziemy katować temat, nie wiem, 10 minut tej głosówki. Już mam wyjebane na to, nie? Dobra, ja wam powiem. Jak to mi tak, tak, manipuluj dalej, Kauro 007. No w chuj. Miałem... Zadzwoń do mnie, Sylwek, i... ciekawą, pożegnalną rozmowę. Nie wiem, czy opowiadać... Pogadaj, też, kurwa, możesz, nie wiem... A, ja też chcę postrzelać we mnie, jak chcesz. Ja mam luz z tym. Ludzie tego nie wiedzą. Ja nie wiem, mógłby to Wardęga zweryfikować. Czy pytanie, co wolicie? Czy najpierw oglądamy tą całą wypowiedź Michała... Ale pewnie już nie będziesz chciał, nie? Bo tutaj też wychodzą... takie kolejne jakieś dziwne nieścisłości. Tutaj przede wszystkim jeden fragment mnie interesuje, nie? Zadzwonię do Sylwka. Ja i tak nie mam nic do stracenia, więc wyjebany. Będę dzwonił na chama normalnie. Dobra, bo wychodzi na to, że Pogrzeb nagrał ten odcinek dziś w nocy. Bardzo proszę, Michale, przepraszam, ale ten pociąg odjechał, już mówiłem. Czyli no nie odbierzesz. Dawaj, Sylwek, no dawaj. Pogadaj ze swoim Boxdelkiem. Przecież ja nic kurwa nie chcę. A jak patrzy i rozłącza. No odbieraj ty. Jakoś w innej sprawie to nie potrafią się skontaktować, a tutaj nagle... No i Sylwek, dawaj, kurwa. Bogdilek, dawaj! No chodź pogadać, kurwa, nie! Zaraz będą komentarze. Nie dzwoń do Sylwka, nie chcę z tobą gadać! O, już nie przeszkadzać, odpalił Sylwester. No weź, kurwa! Zepsułeś mi content! Troszeczkę utrudniane w ostatnim... Sylwestru! Dawaj! Dawaj! Mi mówił... Zdzwońmy się, ja się nie boję, możemy nie gadać, tylko nie wiem, gdzie pogadajmy! Przecież ja mam luz, chłopie, ja nic do ciebie nie mam już, kurwa. Ja nie chcę ci, nie wiem, rzucać i strzelać w ciebie, ja chcę sobie pogadać po prostu, kurwa, nie wiem. Mam do ciebie pytanie. Dlaczego cały czas mówiłeś rzeczy, które mówiłem ci na holu? To jest pytanie ode mnie do ciebie, Sylwester. Czemu bez pytania likowałeś jakieś rzeczy i tak dalej? Ja nigdy nie miałem do ciebie o to spruty, ale zawsze mnie to po prostu interesowało. Interesuje mnie to, jestem tego ciekawy. Czy możesz mi odpowiedzieć? Bardzo bym chciał. Ćpałeś? Nie ćpałem. Mam pytanie, kurwa, i nie mam nic do stracenia. Ja mogę po prostu teraz gadać i strzelać swoje pytania. Ja chcę po prostu wiedzieć, kurwa. Czy to jest coś strasznego? Chcę wiedzieć, dlaczego Sylwester likował rzeczy, które mówiłem mu na holu. Na przykład o fejmie, o moich projektach i tak dalej. Tylko to chciałem. Nic więcej. Niech to będzie, bo to jest też jedna rzecz, która mi bardzo gryzie. No dawaj, Sylwek, możemy też pogadać o fejmie, jak chcesz. Przecież kurwa, luz. Chuj w to już, przecież chłopaki, kurwa, ten. To już jest... O, Wojciech napisał. Wojciech Gola do mnie napisał.
Nie poruszaj mojego tematu w filmach. O Boże. Boże. Tylko nie to. Aha. O, dzwoni. Czyli to jest... Bo ja mam nie przeszkadzać. Zbyt kontrowersyjny. Dzwoni do mnie nieznany rozmówca. Siema, Sylwester. Mam jedno pytanie. No, dawaj. Bo to jest jedna rzecz, którą na koniec się o ciebie martwiłem, a tutaj wychodzi, to jest że... jedna rzecz, którą na koniec się o ciebie martwiłem. Z czym? Wychodzi, że chodzi tutaj, jak mi mówiłeś, że chłopaki tutaj... się, można powiedzieć, szantażują tą głosówką, którą nagrał Jasiu, czy tam była nagrana podczas twojej rozmowy z Jasiem, to, że tam proponowałeś coś tej Olciak. No nie, to było przecież w tym, no kurwa, to już zapytaj się Nitro, ja o tym dzisiaj z nim rozmawiałem. No tak, ale... O tej kaszy. Ale w tym swoim odcinku powiedziałeś, że ty się bałeś, że oni mają te nagrania, ale finalnie oni nie chcieli ich użyć, a mi mówiłeś, że... Nie, no to już mówię, tak, chcieli ich użyć. Poczekaj. Mi mówiłeś, że... No to cię okłamałem, W tym filmie... Tak, to cię okłamałem, okłamałem cię. Okej. Okay. Okłamałem cię. To tyle chciałem wiedzieć. A mogę też zapytać się o coś? Słucham. Czy tylko ty strzelasz pytania? Możesz. Dobra. Dlaczego likowałeś wszystko, co ciekawe, co mówiłem ci po prostu też jakby w takiej tajemnicy, w sekrecie, na przykład na holu? Przykład. Różne rzeczy, stary, gadałeś. Jakieś, nie wiem, rzeczy z fejmu. Jakieś... Tłumaczę, Bogzel. No. Gdyż czujesz się przez siebie totalnie zdradzony. Ale nie. To ja, sorry, że ci przerywam, ale bo po prostu no. Też nie chce mi się tego ciągnąć, bo to się zaczyna telenowelka potem, a lecimy po prostu w krótki komunikat. Mi chodzi, Sylwek, o nawet sytuację jeszcze sprzed tego. Sprzed Pandory, gdzie kurwa mieliśmy zajebisty kontakt i tam też likowałeś. Ja nie miałem o to problemu do ciebie, ale nie? Ale to przykład, bo totalnie nie wiem... No stary, to... kurwa, mnóstwo było tych lików. Dobrze, stary. Jeżeli by mnóstwo, podaj jedno. Dobrze, to zrobię ci w takim razie listę rzeczy, bo sobie i jutro odpalę live'a i zadzwonię do ciebie. Czy możemy się umówić? Ja sobie ja sprawdzę... Żeby to była nasza ostatnia rozmowa, tak dzisiaj. Że po prostu ty sobie zrób live'a, a ja na to odpowiem na swoim live'ie. Aha, czyli nie chcesz już ze mną gadać. No, Michał, dziwisz mi się? Nie dziwię ci się w żadnym razie, ale kurwa, no wiesz, możemy przecież mieć kontakt ze sobą, nie? Jakiś kurwa, nie wiem. Znaczy, na pewno ja teraz... Przynajmniej częściowy, wiesz o co chodzi. Na pewno teraz potrzebuję trochę czasu, żeby po prostu po tym wszystkim, wiesz, jeszcze te rzeczy o Wojtku i tak dalej. W sensie, które? No, że tam Wojtek też coś gada. Że Dubielowi gadał. Tak. No a co o tym sądzisz? No kurwa, co o tym sądzisz? No nie wiem, no wiesz, no bo ty zawsze mówisz na przykład wszystko, co sądzisz o mnie, a na przykład o Wojtku się nie wypowiadasz praktycznie no w ogóle, wiesz, nie? Co powiedziałem Wojtkowi? Byłeś przy tej... No ale rozmowie. Wiesz, na przykład Wojtek ludziom... To przeprosił. Ale ludziom byś powiedział na przykład publicznie... Czyli co, chcesz, żebym pocisnął Wojtka teraz na... No, wiesz co, powiem ci tak, może to jest zachowanie kurewskie z mojej strony, Sylwek, ale jeżeli ty wybierasz szczerość i chcesz być szczery, to bądź szczery też z widzami i nie mów tylko o naszych kontaktach, stary, bo ja wtedy zawsze wychodzę na największą kurwę, nie? A wszyscy ludzie, z którymi innymi gadasz, bo został ci też Wojtas i wiesz dobrze o tym, że wokół ciebie jest mało ludzi, nie? I Wojtka nie chcesz... Jeszcze sekundkę, Sylwku. Wojtek też się zachował mega chujowo i dzisiaj mnie za to bardzo przepraszał. I też uważam, że zachował mega... nie fair. A co zrobił? Ale mimo wszystko uważam, że nie dorasta ci do pięt. Nie, no ja wiem, nie no stary, ja to jestem, wiesz, ja to jestem przekurwa, nie? Więc ja to akurat jestem świadomy, ale jak już jesteśmy szczerzy, to chciałbym po prostu, żebyś, wiesz, żebyś też na przykład, jeżeli likujesz na przykład, nie wiem, jakieś nasze rozmowy albo, nie wiem, nasze historie, to fajnie byłoby też, jakbyś powiedział coś, nie wiem, o Wojtku, jeżeli na przykład on zaszedł ci za skórę, nie? Dobra, a mogę na przykład zlikować wszystkie rozmowy z tego okresu? Czy ty wyrażasz na to całkowitą zgodę jako no, osoba reprezentatywna federacji? Jakie rozmowy?
No, wszystkie jakby z tego okresu. W sensie chodzi ci pewnie o tą umowę też, nie? Żeby ludziom pokazać. Pewnie na przykład o tym, co się tam wydarzyło na tym face-to-face, czy to była prawda, czy to była nieprawda. Nie no, stary, ja to mogę w ogóle powiedzieć ludziom, nie? Nawet teraz, jak chcesz. No to dobra, no to czy wtedy Krzysztof powiedział prawdę na mój temat? Krzysztof ogólnie... wiesz co, powiem ci tak. Krzysztof zachował się nieprofesjonalnie. W tym wypadku uważam, bo nigdy nie użyłeś argumentu zasięgów, tak jak to było powiedziane, ale jakby powiedziałeś, że masz dobry czas, no i samo przez się rozumie, że rzucanie, wiesz, kwoty większej, no to, no nie wiem, no... Ale to wiesz, nie była, to była taka sama kwota, jaką proponowaliście Konopowi. Więc ja uważam, że mnie potraktowałeś bardziej nie fair. Ale ty też rzuciłeś Sylwek, nie? Jakby tą kwotę, że to jest... No tak, no ale to jak wiecie, przychodzicie, żebym zawalczył, no to ja mogę o prawo podać kwotę, za jaką zawalczę. No tak, ale, czym... Nie użyłem argumentu zasięgów, a zostało mi to zarzucone na face-to-face. I milczałem przez 2 miesiące, wierzyłem, że kiedyś wyjdzie prawda, i mimo wszystko, jaką mam relację, dziękuję ci, że to teraz powiedziałeś. Tak, ja stary, wiesz, ja nie będę ukrywał tego, że ty nie użyłeś nigdy argumentu, że nie wiem, że słuchajcie, mam duże zasięgi, więc siano takie i takie, tylko rzuciłeś kwotę. Mogę, jeżeli ja powiedziałem to, to rozumiem, że mogę też powiedzieć kwotę, tak? Że zezwalasz na to. Czy mi się wydaje, że i tak już wszyscy... No jest znana, nie? Tak, ale zezwalasz na to, żeby później nie było czegoś takiego, że wykorzystasz to jako argument na przykład, nie wiem, w sądzie czy coś. Znaczy, szczerze powiedziawszy, i tak mam dowody, bo chociaż podawałeś tą kwotę dalej do innych, nie? I to uważam było nie fair. No ale, nie wiem, możemy być szczerzy z widzami w takim razie i zezwalasz na to, żebym też jakby czuł się swobodnie i mówił na przykład kwotę i tak dalej? Jest to luz dla ciebie? No jeżeli ty uważasz, że... No Jezus, stary, ale powój ten. No przecież... Znaczy nie rozumiem, czemu potrzebujesz tego, nie? No bo nie jestem prawnikiem, stary. Nie wiem, jak to może zostać wykorzystane i tak dalej, nie? Umarz, o co chodzi. A ja nigdzie nigdzie stricte znaczy, nie wypowiadałem się o tym. Tak, ja ci mogę powiedzieć tak. Jak znam chłopaków, będziesz miał zaraz ostry opierdol od nich. Dlaczego? No za to, że powiedziałeś o tym, że jednak nie używałem tego, nie? Argumentu za siebie. Ale ja im o tym mówiłem. Ja wiem o tym dobrze, że to nie było tak jak tak do końca z tym argumentem zasięgów. Ale powiedziałeś, że masz dobry czas w internecie, co samo przez się rozumie, że nie, w jakim... Już ci tłumaczę. No. Ja to mówię przecież na face-to-face wtedy. Ja wtedy powiedziałem, podałem kwotę, chłopaki powiedzieli, że... No jest to... Ja nie potrzebuję walczyć teraz, bo mam dobry czas w internecie. Bo rozumiesz, często na walki idą osoby, które mają gorszy czas w internecie i chcą się jakoś tam... podbudować, czy coś w tym stylu. Natomiast ja, mi wtedy szło całkiem okej. I to powiedziałem, nie? Bo dobrze wiesz, że ja wtedy tak byłem, średnio patrzyłem na walkę, a to wy mnie namawialiście, że to albo ja, albo Konop musimy zawalczyć. Dobrze wiesz, że tak było, no. No nie, no kurwa, nie. Inaczej, stary. Tu było to tak, no bo ty też na przykład nakłamałeś z tymi 15 minutami. To nie było 15 minut i też wiesz o tym dobrze, że tam było około godziny czasu na przykład negocjacji. Nie, godziny czasu trwało całe spotkanie. No ale kurwa, Sylwek, to też jest takie, nie wiem, ty zawsze starasz się zrobić tak, żeby ta pozycja nawet w tej wymianie argumentów była zawsze po twojej stronie, bo tak jak ja potrafię na przykład urabiać ciebie, wiesz, jako boksdelek, urokiem boksdela, to ty potrafisz urabiać, wiesz, argumentami. Może jednak ja miałem rację, a wy nakłamaliście, to okej, żeby było porówno. Dobrze, być może to nie było 15 minut, być może było, że 20 się zastanawialiście. Nie, Sylwek, wiesz, tam było strzelanie przecież też, ale też było tak, że strzelanie... Nie. Bo, tak. Michał, jeżeli... Była kwota X na przykład, twoja kwota zmienna X, nie? Dobrze, ale... I my najpierw rzuciliśmy kwotę X przez 2, stary, że połowę tej kwoty. Dokąd zmierzamy teraz? Gdzie chcesz zmierzać? Co chcesz uzyskać? No, ja, stary, chcę uzyskać prawdę, nie? Czyli gdzie uważasz, że nakłamałem? No uważam, że wykorzystałeś, stary, w jakiś sposób twój dobry czas do tego, żeby podbić stawkę. Nie, ja nawet nie chciałem walczyć, podałem kwotę. Ale przecież pisałeś do Nitro jeszcze 14 dni przed wybuchem Pandora Gate, stary, nie? I chyba 20... Nie, poczekaj. No nie, no Sylwek, kurwa. Ja pierdolę, to jest chujowy chuj, Sylwek, nie? Mogę sprawdzić? No sprawdź. Kiedy pisałeś do Nitro? Przecież to było nawet w tym filmie, stary.
Że tak, chciałeś... a że to było po Pandorze jakoś miesiąc, jak wtedy byliście na tych negocjacjach ze mną, bo wtedy właśnie mówili. To podaj datę, podaj datę. Mogę, czy mogę powiedzieć? Już właśnie sprawdzam po to, żeby ci podać datę. Sergiusz Górski. Pisałem do niego, już ci tłumaczę, 31 października. Ja nic nie trenowałem, więc taki samo bym... uwagi, albo zróbmy teraz i rewans za pół roku. A przed Pandorą? Wtedy rozmawialiśmy na tym spotkaniu, że ja nie chcę za bardzo w Fabiańskim i pamiętasz, że dzwoniliśmy na tym spotkaniu do Wsego i Drakule. Tak. Dzisiaj Wysockiego i powiedział, że wtedy Ksajo, że nie, bo on nie potrafi w konferencji. I dobrze, tam wyszło, bo mnie Drakula na spinał. A wcześniej nie dzwonił, wcześniej nie pisałeś w ogóle do Nitro Zyniaka? Dobry wieczór, Polska. O bitkę? Poczekaj, już patrzę. Ja z nim gadałem o bitce od 2 lat z Nitro Zyniakiem. No tak, ale tam było też w jakimś zbliżonym terminie, że jeszcze było to przed naszym spotkaniem, Sylwek. I teraz wychodzi tutaj, że coś tutaj kombinuje pan Sylwester. Wiem, chciał, że chcemy coś udowodnić, poczekaj. Nie no, nie chcę, ja stary, wiesz, ja tylko chcę pokazać prawdę, ja nie mam stary żadnych... Napisałem do niego 19 października, bo pamiętasz, wtedy mieliśmy ognisko. Kojarzysz to ognisko takie, co zrobiły dla nas dziewczyny? Wtedy zadzwonił do mnie Rafał, czy ja chcę się bić z Czajnikiem. Ja powiedziałem, że z Czajnikiem nie bardzo i że mogę pogadać z Nitrem. I napisałem do Nitra, chcesz się bić? On napisał, to groźba czy propozycja? Za ile, jaka tak, formuła, ile kilogramów? Ja mówię, formuła obojętnie, może być boks, kilogramów ile chcesz. Myślę, że... A hajsko, nie wiem, i tutaj podałem mu, że myślę, że na tyle by się zgodził, że dla niego. Bo ja wtedy też gadałem z Rafałem i mu mówiłem, że Nitro to by chciał tyle i tyle, bo też mi Nitro mówił, jakie kwoty. Natomiast wtedy Rafał mi mówił, że ale Nitro nie będzie mógł wspierać już Gali, bo nie ma swojego kanału. Więc gadałem, a ile byście mogli dać Nitrowi? Tutaj mi Rafał napisał i ja napisałem Nitrowi, że ile by mu mogła dać federacja. Kurwa, że ja też nie mogę, kurwa, poznać, nie wiem, nie umiem znaleźć tego fragmentu. Widzowie, podajcie mi, jak możecie. Halo, halo. Ty zmierzasz, teraz się będziemy przepychać. Nie, nie, tylko kurwa chciałbym zobaczyć ten fragment, gdzie po prostu były te wiadomości od Nitro Zyniaka. Ta wymiana wiadomości twoja z nim. Czy ja z nim o walce myślałem bardzo, bardzo długo. Ale... Znaczy nie, no bo wiesz, w sumie tak, jebać to, bo my i tak, kurwa... Wiesz jak jest, dobra? Ja bym tylko chciał, żebyście mnie, żebym był wolny. Dobra, tylko na tym... Ale to gadaj z Wojtkiem. No nie, bo Wojtek mi mówi, że to on nie, od tego nie jest. Dobra. Dobra, trzymaj się, Sylwek. Dobra. Trzymaj się, Michał. Jołka. Ej, działa audio? Warnega pisał do Nitro 9.09. Na Kiku teraz pokazał. 9. Warnęga pisał do Nitro 9.09.23. A tego nie podał na przykład, nie? O co chodzi? Czarny, niebieski. O co tu chodzi, kurwa? O, działa. Bangla. O, nie wiem, kurwa. Ja to się cieszę, że sobie, kurwa, zajebałem spowiedź na YouTube'a, że już nikt, kurwa, nic nie może na mnie jebać. To jest tak piękne. Przysięgam wam, nie? Że ja sobie mogę, kurwa, z tymi ludźmi teraz gadać i tak dalej i nie mam z tyłu głowy, że oni będą we mnie napierdalać. To jest piękne, nie? Ale czopa, nie? Ej, a jak jest na przykład, widzowie, z tym, że chciałbym sobie zobaczyć na przykład streama Nitro na Kiku, to wtedy może być ban, nie? Czy nie? Kocury. Bo bym sobie na przykład zadzwoniłbym sobie do Nitro, nie? O, zadzwonię do Nitro w ogóle, kurwa. Tu w ogóle możemy sobie zrobić podcast. Co? Nie no, za głos luz. Ale zadzwonię do Nitro. Ej, gadamy z Nitro? Możemy zrobić w ogóle duo z Nitro. Kurwa, mać, szkoda, że no ban. Chujowo w chuj.
Ej, ale czemu ja mam taki ten, takie opóźnienie na streamie? To jest bez sensu. Zobaczył ten Instagram Barcoja w ogóle. Co on tam jeszcze na mnie strzela? Bo to też jest ciekawy temat. A, trzeba odsunąć telefon. Dzwonię do... No? Siemanko! Tak, a tak mi totalnie na poważnie, że widzicie, co wy kurwa robicie w tym internecie? Nie, stary, ja wcale nie widzę, kurwa. A ty wrzuciłeś film, przeprosiłeś wszystkich, potem odpaliłeś live'a i powiedziałeś, że jak komuś się nie podoba, to 90% osób masz na liście. No bo jestem bipolar, kurwa, stary. Dwubiegunowy ziomek. Poznałeś już mnie. Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś obrażony na mnie, ale i tak dzwonię do ciebie, bo chciałbym zadać ci pytanie. Do ciebie jeszcze 9 września pisał Sylwek, nie? 13, no ale on to powiedział, tylko pomylił wrzesień z październikiem przed chwilą. Okej. Dobra, chuj tam w co, po chuj te telenowele w ogóle, kurwa. Bez sensu, nie? A jaki jest twój ulubiony kolor? Zacznijmy od początku, kurwa, wszystko. Ej, teraz rodzina. Zacznijmy od... No właśnie, nie? Kurwa, powiem ci szczerze, że wstyd jak chuj mi, nie? Naprawdę. Kurwa, daj mi spokój, naprawdę. Muszę kończyć, trzymajcie się. Nie kończ, proszę. Dobra, jaki jest twój ulubiony kolor, to chociaż raz mnie nie oszukaj. Czarny. Wszystko wiem. No to dzięki. Trzymaj się, Nitro. Ej, a mam ostatnią prośbę. Mam ostatnią prośbę. Czy mogę do ciebie czasami zadzwonić? Czy taka kurwa jak ja może sobie czasem drindnąć do pana Zyniaka? Kurwa mać, jak on by nie miał bana, nie? Ale i tak go urobię. Capybara. Capybara. O, good time. Wstydzi się cieszy. Chłopie, ja nie mam wstydu. Co ty możesz wiedzieć o wstydzie? Chłopie, przecież ja jestem pierdolnięty, kurwa. Co ja w ogóle odjebałem na przestrzeni ostatnich 3 dni? Capybara. Ja jestem najbardziej pierdolniętą osobą, jaka istnieje. O, Remo do mnie napisał. Wow. Remo, to jest fajna wiadomość, więc liknę jak Sylwek. Może przyjacielem twoim nie jestem, ziom, bo trochę za duża różnica wieku, ale trzymam za ciebie kciuki całe życie. Trzymaj się, brachu, jesteś kurwa kocur. Widziałem, że spodobał ci się Koenigsegg Jesko. I chciałeś sobie załatwić slota na Koenigsegga. Ej, ale nie rozumiem jednej rzeczy, ty. Ja sobie normalnie kurwa gadam, nie? Cieszę się, mam wyrzut endorfinek, kurwa, dopaminki, jest mi dobrze. Ludzie mi piszą, że jestem chory psychicznie, bo zachowywam się, nie wiem, kurwa, trochę bardziej eksplozywnie niż zawsze. Kurwa mać. Sia sitting? Chłopie, w życiu. Tomek Wilkosz, ty to wiesz, w chuj, nie? Karaciani, karaciani. Oliwia napisała. Oliwia Pędziałek, wy jesteście niepoważni. Gdzie on niby jest naćpany? Ja nie jestem naćpany. W ogóle nie jestem. Mnie jest bardzo dobrze. Szkoda, że Marcoń ma kurwa ten, nie? Prywatnego tego. Dobra, musimy się w takim razie... Co ja wam tutaj bym pokazał? Najchętniej to w ogóle przegląd kurwa Twittera. Bo tutaj się odpierdala. Pobombardujemy troszeczkę. Bo też, kurwa, takie oglądanie YouTube'a, to powiem wam szczerze, to już jest old school, nie? Nudzi mi się w chuj to. Oglądanie tych shotów, kurwa, komentowanie tego. Wbijamy na Twitter. To jest, kurwa, lepsze. Yellowstone.
O. Nathan Marcoń. Michał, a teraz za ile byś sprzedał działkę? Bo hurtowe ilości to były. 400. Śmiej się, Michałku. Co ty na mnie masz, kurwa, Marcoń? O, zadzwonię do niego. Do Marconia. Tak, już dzwonisz. Ciekawości. No, co tam? No co tam, koleżko? Co tam, gramy sobie? Co? Masz dalej live'ika, czy nie? Tak, mam live'streama. Weź tutaj, zapodaj mi jakieś ciekawe informacje o mnie. Ale jakie mam, że ci zapytać informacje? Ty wiesz, jakie? Są informacje o tobie. Jakie? Dobrze wiesz. Pamiętasz Murzyna z Krakowa, o którym mówiłeś? Pamiętasz? No, chuj. O Boże, pamiętasz? Zaraz się popłaczę, kurwa. A ty jesteś chory psychicznie, Michał, dobrze, że o tym pisałem. Chłopie, ja nie znam większego odklejenca od ciebie. Ty jesteś największym ty masz tak pierdolnięte w głowie, jesteś tak chory psychicznie, jesteś takim bad tripperem, okay. Jesteś takim creepem, że nie znam bardziej odklejonego gościa niż ty. Dobrze. O czym ty pierdolisz, stary? Weź mi, puść mi tutaj kawałek tej głosówki o Murzynie, dawaj. Michał, to jest na pendrive'ie, wiele razy o tym pisałem. O tak, bo ty zawsze wszystko masz na pendrive'ie, Boże. Michał, trzy osoby mają pendrive z różnych lotów. No tak, to są te trzy najbardziej przerażające osoby, które mogą mnie zniszczyć. Nie, Michał, twoi przyjaciele, których uważasz za przyjaciół. Tak, czyli kto na przykład? Bo z tego co wiem, to ja nie mam przyjaciół. Byłych przyjaciół. Ej, a gdzie teraz się będziesz bił, stary? Słuchaj, na fejmie, na klaucie. Na fejmie, na klaucie? Tak. No, mi się wydaje, że nie będziesz się bił na fejmie. Nie będę się bił na fejmie? Nie, nie. I rozpierdol fejm też, jak możesz. Mógłbym. Tak? Ale nie chcę, Michał, bo bardzo dużo informacji dałeś mi. Tak? Które oczywiście mam zapisane. No, przykład Michał. Jakie? Na przykład a jakie? Strzel coś, no. Michał, o tym, no. Że mówiłeś na przykład, że jak trafisz do więzienia, to no. I tak będzie ci kasa swojemu spływała. Ej, no to dawaj, weź puść to, proszę. Wiesz, że ja to mam, bo ty wiesz, z kim rozmawiam. Ale no to puść to, puść mi to. Tutaj, ale zobacz, Michał. Jest twój ludzi. Masz prawie 20 tysięcy osób, którym możesz to puścić teraz no to i zgrillować mnie na streamie. Zrób to. Proszę ale cię. Ale dlaczego mam skorzystać z tego streama? Bo jesteś pizdą i nic nie masz, rozumiesz? Nic, no, kurwa, tak nie masz. Skoro nic nie mam, po co dzwonić, skoro nic nie mam? Czemu się tak stresujesz, Michał? Nie, właśnie nie stresuję się, właśnie specjalnie dzwonię do ciebie, Michał. Żeby usłyszeć ten twój łamiący się głos, tego, kurwa, ale pseudo Sigmy, Pedrylku, bo jesteś, kurwa, Michał, fają. Ty na chwilę jesteś największą fają, stary, no, naprawdę. Na chwilę, że zdradziłem dziewczyny, kiedy to nie była moja dziewczyna, kiedy nic nie zrobiłem. A to dlaczego przepraszałeś, że skrzywdziłeś tą dziewczynę w takim razie? Dlaczego? Dlatego, bo była we mnie zakochana. Aha, czyli jak. Aha, no tak, czyli była w tobie zakochana, ty robiłeś jej nadzieję, ale oficjalnie nie byliście razem w związku. Pomagałem, więc... Nie byłem nigdy z niej w związku, ja jej pomagałem nawet, bo ja pomagam ludziom. Zawsze miałem to, że. Ty pomagasz ludziom? Tak, Michał. Ty bardzo wielu ludziom. Komu pomogłeś na przykład? Temu gościowi, któremu kupiłeś ciuchy w Forefie za 400, żeby zbudować sobie wizerunek pod loterię na kanale Indygo? Śmietniku pierdolony. Nigdy, loterię? Nigdy żadnej loterii nie zrobiłem, Michał. No nie, bo chciałeś robić, ale potem zauważyłeś, że ci spadły wiusy, kurwa, do 20 nie. Koła. To byłeś, ale kurwa, pewien, że nic nie zrobisz. Z kiją nie widzę, z kiją nie widzę. Michałkiem nigdy żadnej nie chciałem loterii robić. Ale jak nie chciałeś, kurwa, chłopie? Gadałeś jeszcze w domu, jak robiliśmy frika, że chciałeś zrobić loterię, że chciałeś Michał, zrobić w chuja ludzi, kurwa, w tym, tą twoją zajebistą pseudozmianą, a potem zacząłeś napierdalać po prostu na Twitterze te swoje odklejone posty. Ja się już ciebie nie boję, śmietniku, rozumiesz? I nic Michał, mi, kurwa, nie możesz zrobić, stary. Nic mi nie możesz zrobić, przysięgam jesteś ci. Jesteś chory psychicznie, Michał. Dlaczego? I to bardzo. Dlaczego? Bardzo chory. Ale to ty się pogrążasz właśnie, bo ty ale tylko straszysz i nie masz nic na swoją obronę, ćpatan. Ty jesteś, kurwa, najsłabszym ogniwem, jakie istnieje. Jesteś zgrillowany. To, że wykop w ogóle... Dobra, zapnij pizdę, kurwa. To, że wykop w ogóle chce z tobą jakkolwiek kolaborować, to jest wstyd dla wykopu. Ty jesteś wstydem dla wykopu, śmieciu, rozumiesz? Jesteś wstydem. Pedofilem, który sprzedawał narkotyki. To jest, czaisz? No to podaj dowód, pokaż dowód na to. Ale dowody będą i nawet osoby, które kurwa są postronne. O Boże, ale ja wiem, że ja nie sprzedawałem stary narkotyków i to jest najlepsze. Sprzedawałeś, Michał. Michał, a pamiętasz panią, która ma pół twarzy wytatuowaną i jest z Gliwic?
Która? No tak, oczywiście, że tak. No i co z tego? Fajnie było? Przecież to... Przecież, fajnie, co robiłeś? Przecież to, przecież to ty się z nią spotkałeś. To ty się z nią spotykałeś, stary. Nie, spotkałem ją przy okazji. I kazała powiedzieć, że cię pozdrawia, Michał. Ale z innej beczki. To na przykład na filmie tak samo mówiłeś, że... Kierkubieczka. Ja nagrałem 10 filmów na temat, że używałem dużo narkotyków i ludzi teraz namawiają do tego, aby tego nie robić, więc ty nie dałeś żadnych nowości. O sterydach u Kaniowskiego powiedziałem, że zacząłem brać. A jak się odniesiesz do tego, że przyjaciółka twojej byłej mówiła, że twojej byłej Martyny... Nie byłem z Martyną. No dobra, no to twojej przyjaciółki w takim razie. Osoby, której chciałem pomóc. Osoby, no? której chciałeś pomóc, że chciałeś ładować w nią sterydy, a ona nie chciała i przymuszałeś ją do zażywania sterydów? Jak się do tego stosujesz? Ja miałem przymuszać jakąś dziewczynę do ładowania sterydów. No. Pokażesz całe rozmowy. A ty pokażesz mi? Właśnie to jesteś ty, kurwa. Ty hipokryto pierdolone. To jesteś właśnie ty. Że ale twój kolega... Że ty chcesz teraz właśnie rozmowy, a jak ja chcę nagranie, to ty mówisz, że nie. Jesteś mega słabym gościem. Przysięgam. O ile możemy... kolego sympatyczny, że zawalczę teraz na gali. Mówisz, że mnie zablokowałeś. Jeszcze raz? O ile się założyłem, że zawalczę teraz na gali? Mówisz, że ale wiesz, ja nie mam wpływu na to, stary, żeby... Przed chwilą powiedziałeś, że mnie zablokowałeś i nie zawalczę nigdzie. Słuchaj, nie. Ja nie mogę wpłynąć na decyzję Fejmu, ale będę robił wszystko, żebyś nie zawalczył. Ale ty nie zrobisz nic, Michał, twój nawet kolega... No to trudno, no to w takim razie mi się nie uda i zawalczysz, ale będę starał się zrobić wszystko, żebyś nie mógł się bić. Ale nie dasz rady, Michał. No to nie dasz rady, jesteś skończonym, chorym człowiekiem. No ale to ty jesteś chorym człowiekiem, bo to tylko ty właśnie straszysz cały czas, kurwa. To ty jedyne, co robisz, to rzucasz to pomówienia, ty mówisz, że ja sprzedaję jakieś dragi, to jest chore. Moim przyjaciół, kurwa, chłopie, na ten draga są... Ale jakich przyjaciół? O jakich ty przyjaciołach mówisz? Twój kolega pracownik z Fejmą na literkę P wie o tych nagraniach. Ale właśnie Piotr, właśnie mój kolega na P powiedział, że ty nie masz żadnych nagrań. Dziwne, że dzisiaj z nim rozmawiamy. No tak, bo ty tylko mówisz, że coś masz, ale nigdy nikomu nie zaprezentowałeś nic. Powiedział coś innego, jak nic? Stary, inaczej, ja ci powiem tak. Rozmowa z tobą nie ma żadnego sensu. Ale ty do mnie dzwonisz. No właśnie, i wiesz co, chyba zrobiłem błąd, bo ty... Chwilę, który chce odwrócić kota ogon. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Nie zesraj się. Jeszcze raz, co powiedziałeś teraz? Co powiedziałeś? Że jesteś super człowiekiem. Nie, co powiedziałeś? Nie wiem. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Nie będę na twoje rozkazy. Słuchaj, no łamie ci się głosik, nie? Wiesz co to łamie ci się głosik. Taki flik na komputer. No i dobrze, ale chłopiec, ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tym temacie. Ty jesteś, kurwa, jebnięty. Masz bardzo dużo zarzucenia. Tak, oczywiście. Tak samo jak, kurwa, film na Polaka i wszystkie, kurwa, twoje rzeczy. Chłopie, ty jesteś nienormalny. Przysięgam ci, nie? Kolejna rzecz, która jest, kurwa, totalna. Fejem. Ty jesteś pojebany, przysięgam ci, nie? Tak. Szalonemu reporterowi pytałeś się, czy on to usunie z filmu. Kurwa. Chłopie, bo to, kurwa, bo ty jesteś tak, kurwa, to, głupi. Ja ci pokazałem to, że ta osoba do mnie napisała. Ej, ty jesteś największym... To jest kolega islamu. Tak, ale to, chłopie, to są, ty rzucasz pomówienie za pomówieniem, ty jesteś niesamowity człowieku. Ty jeszcze... Co powiedziałem teraz? Chłopie, ja nie pozywam nikogo, a co, chłopie, jak chcesz, to mogę cię pozwać, nie ma z tym żadnego problemu. Okej, no to strzelamy, w takim razie możemy się tak bawić, nie ma problemu. Dla mnie, ja mogę cię pozwać i całą sumę, którą po prostu z ciebie wyciągnę, oddam na jakiś cel charytatywny. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy. Słuchaj, śmieciu, ja mam swoje. Ja nie potrzebuję nic. Wiesz, co jest najgorsze? Ja ci coś powiem. Już teraz tak w ogóle... To z twoim wstępem też A, no sorry, no jakby taki... Tak, no tak mam, stary, że kurwa spędzam swoje urodziny z psem. Nie masz znajomych, Michał. Ale co, przezywasz Ulfika, tak? Przezywasz Kubę, który nic ci nie zrobił, kurwa. Przecież ja wiem też, co Kuba u mnie mówił, bo słyszałem... Co mówił o tobie Kuba? Michał, ty zabraniałeś się, kurwa, spotykać swoim przyjacielom ze mną, zanim byłem... Komu, chłopie? Przecież zanim byłeś... Michał, kurwa. Przecież ty sam powiedziałeś, że ja ci pomogłem wyjść z dołka, idioto jebany. Jak jeszcze zasięgów nie miałeś.
Ale kiedy to było? Chłopie, jak nie miałeś zasięgów jeszcze, a poza tym... Mam, kiedy się do mnie odezwałeś. Chłopie, ty jesteś niesamowity, ty jesteś największym, kurwa, farmazonem, jaki chodzi po tej planecie, przysięgam ci, nie? Wiesz, co jest najsmutniejsze? Że ty działasz na nerwy po prostu, bo ja rozmawiając z tobą wyobrażam sobie ten twój parszywy pysk, nie? I działa mi to na nerwy, przez co, kurwa... No trudno, no jakby też tak sobie... Ale już mam mniej, stary, już mam mniej, więc luz. No to dobrze. Lepsze kroplówki, czy co? Nie, stosuję kremy. Chłopie, to ty, kurwa, stary. Jak byłeś w dołku... Czemu ty tak w ogóle pierdolisz, stary, nie? Że... O czym? Ty do mnie dzwonisz. Że ja cię... Że co? Że ja zabraniałem się moim kolegom kolegować z tobą. Owszem. Ale jaki masz na to dowód, stary? Mam, kurwa, chłopie. Po chuj ja miałbym zabraniać się z tobą kolegować, jak ty nie miałeś zasięgów? Skoro jak nie miałeś zasięgów... Marcon, to ci pomogłem, nie patrząc na twoje zasięgi. Czekaj chwilę. A co ci mówi koleżka, co masz mówić, kurwa? Nie, ale jaki koleżka, kurwa, kopie? Jak byłem w takim dołku, co ludzie nie wiedzą, to mi Michał bardzo pomógł, tak, przed Pandorą. Jak byłem w takim ogromnym dołku psychicznym, co ludzie o tym nie wiedzieli, to mi Michał osobiście sam wyciągnął... Kopie, jak ty miałeś dół psychiczny, to ja ci, sorry, pomogłem, kurwa, sam o tym powiedziałeś. Kurwa, chłopie, dwa lata temu mi powiedziałeś, będzie dobrze, bo zadzwoniłeś do mnie dlatego, bo nagrałeś film, gdzie mnie, kurwa, parodiujesz na YouTubie. O czym ty gadasz, chłopie? Przecież jak każdy cię tyrał o te sterydy i tak dalej, to miałem wyrzuty sumienia o to, że, kurwa, wjebałem cię w ten zakład i chciałem cię z tego wyciągnąć. Ale to teraz... Chciałem okazać ci dobre serce, stary. A ty właśnie spłycasz to tylko do takiej jednej rzeczy. Ty jesteś, kurwa, niesamowitym gościem. Naprawdę, stary. Jesteś takim pseudo, kurwa, zjebem. Mogę ci jedną rzecz szczerze powiedzieć? No, mów. Mogę ci jedną rzecz szczerze powiedzieć? No, mów. Bo dla mnie to jest chore, Michał, bardzo chore. Ale co? A czemu ty, stary, na przykład, powiedz mi, czemu ty na przykład wrzucasz, że ktoś dzwoni do ciebie z numeru nieznanego i tworzysz taką podprogową sugestię, że ja cię zastraszam, że ja cię, nie wiem, że to ludzie ode mnie do ciebie dzwonią, że tobie chcą zrobić krzywdę. Czemu tak robisz? Ale co? No czemu wrzucasz sobie, nie wiem, i budujesz sobie taki, kurwa, klimacik po prostu, stary, na tych storkach i tak dalej. Czemu tak robisz? Nie kumam. Bo ty wiesz, jakich to ludzi znasz, ile ty masz pieniążków i co możesz robić. Chwalisz się nożownikami. No to pokaż mi nagranie, że chwalę się nożownikiem. Proszę, zrób to, stary. Ale kurwa, ludzie to zobaczą i cię z tej mowy pierdolą. Ale zrób to. Chłopie, ja mam wyjebane na to, że ty, kurwa, coś pokażesz, rozumiesz? Bo ty nic nie masz. A jak będziesz miał nawet, to mam to w piździe, rozumiesz? Dobra, do tego przyjdziemy, Michał, ale powiedz teraz, pogadajmy, kurwa, aż takich emocji. Dobra, no to okej, okay, no to niech te emocje opadną, bo rzeczywiście, okay, kurwa, troszeczkę może za daleko żeśmy, stary, się zabrnęli, nie? No dobra, no. Powiedz mi teraz szczerze, no. Ja rozumiem emocje i wszystko. Mhm. Dlaczego mówisz na filmie, no, kiedy nawet przyznałeś, że była to twoja koleżanka, że zdradziłem, kurwa, jakąś dziewczynę? No tak, no bo, kurwa, przepraszałeś ją za to, że zrobiłeś jej krzywdę. Ale to nie była moja dziewczyna i sam to powiedziałeś. Ale to nie zdradziłeś dziewczyny, tylko zdradziłeś swoją przyjaciółkę, której chciałeś pomóc w takim razie. Chłopie, nie ma informacji o tym, ale to co, ty masz, kurwa, jakiś chip? Ej, masz jakiś chip w ręce, że stykasz się chipem ze swoją kobietą i ty już masz, nie wiem, mamy jakiś niezbity dowód na to, że jesteś teraz, kurwa, w związku, czy co? Bo ja nie wiem, jak można udowodnić to, kurwa... Chyba, nie wiem, jak jesteś w związku, to idziesz i mówisz oficjalnie, że słuchaj, będziemy razem, będziesz ze mną, będziesz moją kobietą. No, kurwa, stary, jak można ten... Michał, ta osoba to jest dziwka od Stiflera. Ja nie byłbym z taką osobą w związku. Ale ty... Może... To czemu chciałeś z nią być? I chciałeś z nią... Chciałeś z nią... Ale to czemu chciałeś z nią iść na randkę? Michał, ty nie wiesz, co ta osoba mi zrobiła, jaką krzywdę. No to co ci zrobiła? No to opowiedz o tym. Kurwa. Gadajmy szczerze. Ta osoba, której pozwoliłem... pozwoliłem ty sobie u mnie mieszkać, prawda? No. Naprawiłem jej samochód, jak się zepsuł. Bo jej współczułem, bo się pokusiła z rodzicami na jakąś ciężką sytuację w domu. Wyszedłem na spotkanie z kimś biznesowe. To coś jej odwaliło, bo była na jakichś lekach i podcięła sobie żyły u mnie. Wyślij to nagranie zaraz. Podcięła żyły u mnie sobie...
Okay. Czy w balonej łazience. Ale wyślesz mi te żyły, wyślesz mi to zaraz, czy tak tylko powiedziałeś? Pokażę ci, kurwa, nagranie, Michał. Jak bardzo chcesz. No. I wiesz co? Powodujesz takimi rzeczami i sam do tego się teraz przyznajesz, a nie, że po prostu mówisz, że coś takiego było. Ta, kiedy kazałem tej osobie się wyprowadzić z mojego domu, to ona właśnie zaczęła wypisywać już od wielu, wielu czasu do różnych ludzi. Ale wiesz, ale ciężko jest tobie zaufać, Nathan, nie? W momencie, gdy... A ja bym tych nagrań miał... Te nagrania były zabezpieczeniem dla mnie. To nie było, ja chcę zniszczyć kurwa Michała Barona, mam w dupie ciebie. Ale czekaj, przecież ty mi dałeś, ale Nathan, to czemu wrzucasz na przykład takie storki? Poczekaj Nathan, bo ty wiesz, jeżeli chcesz prowadzić kulturalną rozmowę, to pozwól, że ja teraz na przykład, daj mi na przykład, nie wiem, 2-3 minuty na to, żebym ja puścił wywód, ty mi odpowiesz i kurwa jakoś się to sklei, nie? Ty mówisz, że ty miałeś nagranie jakieś jako zabezpieczenie dla ciebie. To powiedz mi... Czas mam. No dobra, okej, masz. To dlaczego mnie szantażujesz? Dlaczego wrzucasz na przykład jakieś prywaty? Po co ty to zrobiłeś? Żeś przeprosił. Ale za co? Bo ja nie będę atakować grożenia. Ale za co? Rodzinie. Ale ja nie groziłem twojej rodzinie, chłopie. Nie podam imienia, kurwa. Ja jeszcze komu mam je zgrozić? Ale ja nie groziłem twojej rodzinie, stary. Nigdy nie zagroziłem. Nie. To udowodnij mi to, stary. Proszę cię. Bo ja sobie nie przypominam, żebym groził twojej rodzinie. Czekam na swój ruch, będziesz miał to udowodnić. Okej, dobra, no to wrzucisz w takim razie. Ja, stary, dla mnie to o czym ty mówisz... Ale dobrze, doskonale wiesz, każdy nazywa mnie Farmazonem. Przez to, że mówiłem, że będzie film na Polaka i film na Zabielskiego. Rozmawialiśmy o Zabielskim na przykład. Dlaczego nie może powstać ten film i o Polaku? Jeszcze dlaczego, powiedz? Nie przypominam sobie, nie przypominam sobie. Nie? A co mówiłeś? O czym mówiliśmy? Jak? Znaczy, nie, ja po prostu tego nie pamiętam, bo ja to mam w piździe, stary. Wiesz o co chodzi? Ja to mam też tak, jakby... Mówiłeś, że Farmazonin jest w tej chwili. No tak, no bo... Chłopie, bo nie pamiętam tego, bo to jest dla mnie totalnie nieistotne. Kurwa, i to jest prawda. Ja... Po prostu, kurwa, jest to jakiś argument na twoje farmazonienie, który jest, kurwa, stereotypowy, stary. Po prostu jest... Zawsze każdy gada o tym filmie, więc też rzuciłem. No właśnie, kurwa. Na te twoje manipulacje i tak nie da się, stary, nie da się nic z tym zrobić, nie? Chłopie, ja od ponad 6 miesięcy nie napiłem się łyka alkoholu i teraz dodaję ciągle TikToki i filmy, żeby ludzie, kurwa, nie pili, bo to jest trucizna. A ty, kurwa, chłopie, mówisz, dodajesz filmy, że w maju mówiłem, że miałem problemy z narkotykami. Kiedy ja o tym w ogóle, kurwa, gadałem na swoich materiałach na filmie, wystarczy, że ktoś mnie ogląda. Więc co to, kurwa, w ogóle był za film? Cześć, sorry, bo cię teraz nie słuchałem, bo odpisywałem. No to się nie dowiesz, kurwa. No i dobrze. Ej. Nie dowiesz, jak tam blokada moja, powiedz? Jak tam moja... Czekaj chwilę, bo piszę z Williamem od Nitro, chłopie. Co, od Nitro? O, z Williamem piszę sobie. Tak? No. A co, masz coś ciekawego? A w ogóle mam też jedno pytanko, jak możesz mi powiedzieć. No dawaj. Jak tam twój biznes z Dubielem i z tym, kurwa, tym modelki, coś... No nie wyszło, nie wyszło, wiesz, chyba. Otwieracie ten porno biznes, że chyba nie wyszło. Aby to promowało, jako zabezpieczenie, no. Będzie ci przejebane za to, co na was wyjdzie. No, ale chyba nie wyszło, wiesz. Chyba nie wyszło, wiesz. Nie wyszło, a jak wyjdzie, to będziemy wszyscy wiedzieć, nie? Tak, jak najbardziej. A to jest coś, kurwa, nie wiem, a to jest coś, kurwa, strasznego? Bo nie rozumiem cię teraz. Skoro nie chciałeś, Michał, o tym mówić i tak trzymać to w sekrecie, to myślę, że... Tak, bo kiedy, bo wiesz dlaczego? Bo wszystko... Sprzedawanie, kurwa, dziwtarstwa jest bardzo złe i sprzedawanie swojego, kurwa, ciała, jakieś kamerki, bardzo złe, Michał. No, może trochę. Uważam. A ty masz na sumieniu bardzo dużo rzeczy, dobrze o tym wiesz. Jakie rzeczy? Weź, kurwa, chłopie, bo ty tylko tworzysz taką właśnie wirtualną otoczkę wokół mnie, później, chłopie, ty tylko zawsze to robisz. Widzisz, no chłopie, kurwa, ty jesteś, o Boże, nie, stary, jak ja z tobą rozmawiam, nie, to przysięgam ci, to jest tak męczące i to jest taki absorber energii, ty jesteś takim wampirem i kłamcą, stary, że to jest niesamowite, naprawdę. Ale jaki mam cel w tym? Ty nie udowodniłeś, chłopie, nic, totalnie nic, o czym gadałeś, nie? Naprawdę, chłopie, ty robisz, wiesz co jest najlepsze? Ja ci powiem, bo ja już cię rozgryzłem dawno. Ty robisz to w ten sposób jak teraz, że ty rzucasz, ja też mógłbym w ogóle tobie mówić, na przykład, ej, a przypomnij sobie,
Na przykład Wiktorię, której to zrobiłeś. Jaką? Pamiętasz? No ty dobrze wiesz, jaką Wiktorię. No, pamiętasz? Jak się rozjebałeś samochodem z Wiktorią? Pamiętasz? No właśnie, bo jechałeś bez. Kurwa, no. Pamiętasz? Kurwa, to jest chłopie... chłopie... I uważaj, bo mój ziomek ma pendrive'a z tym. Więc kurwa, wolałbym stary... Jest zabezpieczony pendrive. A pan... Jak się nazywał, na czacie niech napiszą, jak się nazywał ten gość? Na W od Isamu kolega. Niech napiszą na czacie. Ta, to... Któremu zapłaciłeś za milczenie. Jak mogłem zapłacić na czacie? Ludzie. Napiszą na czacie od Isamu kolega. Ja pierdolę. Ty jesteś naprawdę, ej, ty jesteś mistrzem, naprawdę. Ja czekam na ten film. Ej, wrzuć proszę ten film już. Błaga, bo ty jesteś moim ulubionym, ty będziesz moim ulubionym przeciwnikiem medialnym. Ja cię kocham, stary. Naprawdę. Ty jesteś najśmieszniejszym gościem, jakiego naprawdę znam. Ja cię uwielbiam, naprawdę. Bo ty już mnie tak kurwa rozśmieszasz. Tracisz posadę. Jak założymy się, kto pierwszy kurwa będzie wypierdalał swojej muty, czy... Tak, dobra. To ja wiem, ty ogólnie w ogóle zostajesz włodarzem Fame. Nowym włodarzem Wojtka. Nie. Będziesz, stary. Ja przewiduję ci przyszłość, czekaj. Kurwa, widzę to. Jesteś włodarzem. Nathan jest mega włodarzem. Zdjęcie wspólne ma kurwa z nim samo nawet taką. Widzę to. Ej, ja widzę już, jak obok Wojtka siedzisz na tym fotelu. Ty i ten twój kaczy ryj. I... Jak zbijasz piątki z zawodnikami, którzy stary idą zawodnicy, pokazują ci fakersy, jak Casio. Widzę to, chłopie, widzę to teraz. Chuj, chłopie. Nie, bo właśnie wyzdrowiałem dopiero. I pa, ty idziesz tak. Twoja choroba się... Potem ja idę tak, ja wychodzę z więzienia, nie? Jak mi już pakowałeś tam na przykład na 5 lat, załóżmy, ja po 5 latach wychodzę. Tak, o śmietniku, pierdolony. I ty siedzisz sobie na fotelu, a ja tak. I walę walkę za banie. Prawie nie widzę, jestem przez telefon. A nie mam live'a for live włączonego. Spelu, ja się nie widzę. Oj, teraz rzucasz się z pelami. Włączam ręce, to się może zobaczy te pedale, bo na razie nie widzę. A kurde, ale czemu ty tak spamujesz, stary, na przykład takimi tekstami? Nie kumam tego, nie? Teraz już, widzisz, tobie wejść do głowy, to jest banał, naprawdę, nie? Ty się bardzo boisz, wiesz, o co? O pozycję na wykopie. To jest na przykład twój mega czuły punkt. To jest twój najbardziej czuły punkt. Ja ci coś opowiem, patrz, słuchaj, ja ci coś powiem teraz. Ej, Marcoń, słuchaj, Marcoń, u ciebie to jest tak, jak tobie... O, już słuchaj, ja ci coś powiem, pa. Czekaj, ja cię trochę przyciszę, bo nie potrafię słuchać po prostu tego, co ty tam pierdolisz, kaczo mordo. Ty, ogólnie, twoim największym kompleksem jest wykop. I w momencie, gdy ty na przykład ośmieszasz się na mojej transmisji, którą ogląda na przykład 20 tysięcy ludzi, nie? To liczysz się z tym, że zaraz na tagu Fame MMA będą bardzo chujowe o tobie komentarze, że jesteś słaby, że nie jesteś już w formie, że wypadłeś i że Boxdel na przykład sierpuje cię, kurwa. I co kurwa chwilę jakiś paczek i wypadasz z równowagi. Jesteś jednym z najsłabszych przeciwników medialnych. W ogóle to, że ja ci pozwoliłem na to, żebyś ty nagrał ten film Sekrety polskich influencerów i że ja ci na to nie odpowiedziałem wtedy, to jest mój największy kurwa stary, to jest mój największy błąd. Ty byłeś do wyjaśnienia kurwa stary na konferencji. Chłopie, tego Boxdela już nie ma. Ty będziesz, chłopie, tak jebany, nie? Uwielbiam to. I ja taki będę. Przysięgam ci teraz, nie? Co? Co? Gówno psie. Słyszałeś, co powiedziałem. Co ty gadasz? O, ktoś wypadł chyba... O, ktoś chyba wyszedł z równowagi. Chyba przeczytał tak Fame MMA. Co, już czytasz tak Fame MMA? Że już jesteś taki słabiutki? Już cię tam jebią? Pokaż, kurwa, moc. Wyźmij jeszcze coś. Punchline'u. No? Nie widziałem przez miesiąc, tak jak widziałem, tak tylko, ale zajmowałem, Furguś! Hej, słuchaj. Bo tutaj widzowie ogólnie nazwali cię Furguś, słyszysz? Ej, moi widzowie w ogóle cię jebią.
Słyszysz? Anonimowy list, bo jest... Ej, moi widzowie cię jebią teraz wszyscy w ogóle. 14-latki czy bardziej? O Jezus, no nie wiesz co, teraz strzeliłeś bardzo okropne pomówienie w moją stronę na tanku. Nie, to był żart. To był żart, tak? No zabrzmiał jakby to nie był żart. Ale spokojny, stary, ja sobie tylko zbieram teraz materiały. Później moja kancelaria prawna wypierdoli ci lewego, prawego, wyciągniemy z ciebie 150 tysięcy i stary, wypierdolę 150 tysięcy na aferkowy IRL, w którym rozdam te 150 koła dla biednych ludzi. I ja będę sobie podbijał wizerunek, tak jak robią to wszyscy zajebiści influencerzy, no bo przecież kurwa filantropią budują wizerunek. A ty na przykład stracisz 150 koła, a ktoś jeszcze na tym, wiesz, na tym sobie przytuli, jakiś, ktoś będzie mieć po prostu coś fajnego za to. Więc kurwa jest kozak, dla mnie kozak. O Jezu, a może ci ryj roztrzaskać, jakbyś chciała tak mało? Może mi ryj roztrzaskać, o Boże, na tanku, o Boże. Na starym wieku się dojebałem jak psu. Chłopie, zaraz zadzwonię do Iwo, do naszego trenera i on powie, jak dostałeś wpierdol ode mnie. Chłopie, w minutę dostałeś taki wpierdol, jeszcze się biłem jedną ręką. Ty się spuściłeś na system, ty jesteś kurwa moim, naprawdę. Ci pakt od narkotyków, czy ty po prostu teraz naprawdę już dostałeś jakiś psycholog? Chłopie, moi widzowie piszą JN i wiesz co ci powiem? Wcale im się kurwa nie dziwię, nie? Bo jesteś jednym, kurwa, mocne. Stary, ciebie się powinno jebać, nie? Naprawdę, ale za te wszystkie pomówienia, za to wszystko, co robisz, chłopie. Jesteś zmielony. Zmielony. Ludzie nie chcą iść za taką osobą jak ty, bo ty jesteś słaby, po prostu. Jesteś mięczakiem, kurwa. Kto tam jest? Kurwa jebana, o ty kurwa jebana, że cię w ogóle nie przejmuje, kurwa. Kto przyszedł? Ludzie, a teraz mówię, że patrzysz na to, patrz co przyjął widzowie, oni myślą o ten. Nie. Kurwa, coś to ej, o co wam chodzi? Nie kumam tego. Ale czym ty się ryjesz? Chłopie, nie odpierdalaj tylko ten, ja sobie robię streama. Cały czat JN. Daj głos, bo tam jesteś taki głupi, nie? Naprawdę. Kurwa, ej, czym ty się ryjesz? Nie rozumiem tego. Czym ty się ryjesz? Co, dzwonią do ciebie, kurwa? A co? Bo nie rozumiem. Co, nie mogę sobie streamować? Jeszcze tego mi, kurwa, zabronią wszyscy? Kurwa, chłopie, no to... To czemu przychodzisz ze smutną japą, stary, i co? Proszę o ciebie, bo co, stary, bo kurwa, chłopie? Dziwnie to wygląda. No może dziwnie to wygląda, tak. Ale ja chcę tak robić. Chcę taki być, bo taki jestem, kurwa, rozumiesz? Michał, ty jesteś naćpany jak skurwysyn. Ty jesteś jebnięty, kurwa. Nie psuj mi, stary, transmisji. Proszę cię, stary. Ja nie mam sobie ani grama, kurwa, chłopie, żadnego, za żadnej używki. Więc możesz wypierdalać. Tak, nie masz grama mózgu w sobie, kurwa, swe lubi. I zobaczysz niedługo. Bardzo trzymaj się, kurwa, podro. Co twój kolega leśny dziad na ciebie przygotował, kurwa, razem ze mną. Bardzo się, kurwa, zdziwisz. Dobrze, nie ma problemu. Jeżeli leśny dziad z tobą spiskuje, bardzo się cieszę w takim razie. Ja nie spiskuję z leśnym dziadem. Po prostu mówimy prawdę o takich spelach bitych jak ty. Dobrze, nie ma problemu. To ja sobie zaraz w takim razie zapytam się Sylwestra, czy on z tobą spiskuje. I dojdziemy do kolejnej prawdy. Zapytaj. Ja w ogóle się ciebie nie boję, naprawdę. Ty jesteś słaby. Ale ciebie nie bacz, nikt się ciebie też nie boi. Zobaczysz, jak dodałeś film, to kurwa... Ty jesteś największym pomawiaczem. Ej, o co wam chodzi? Czemu wy tutaj ten... Po prostu zobaczysz. Się zmartwiłem, tyle. No nie musisz się zmartwić, chłopie, mi jest wszystko git. Chłopie, czuję się szczęśliwy. Ja mam ludzi, kurwa. Streamuję sobie z ludźmi. O co wam wszystkim, kurwa, chodzi? Jesteś naćpany w cztery dupy, Michał. Co? Przyjechałem, bo się martwię. Ale o co? Bo kto ci dzwonił w ogóle? Czy ja robię coś stary hardkorowego? Stary, odpalam się po prostu, nie wiem, no chcę sobie tak postreamować. A ty odpierdalasz na ogarze, stary, nie wiem, do taczki wchodzisz i tak dalej. No i kurwa, a ja sobie robię takie coś. No i kurwa. I taki mam stary vibe'ik dzisiaj. Czy widzowie, czy wam to przeszkadza? Kurwa, stary, po prostu się zmartwiłem. No tak, bo wy się martwicie, bo wy myślicie, że mi coś jest przez to, chłopie, że po prostu dostawałem pociski i tak dalej, że chodziłem po prostu ze spuszczoną głową, a teraz nie chodzę. Nie, zostawcie mnie, kurwa, wszyscy w spokoju i zostawcie mnie z widzami, kurwa. Ale przecież, kurwa, no nie, bo... Tylko ale, no i jest git. No i dobra. No kurwa, chłopie.
Nie rozumiem tego, stary. Nie rozumiem tego, naprawdę. Robię sobie co chcę. Dobra. Ja stary, nie wiem, no to chodź, usiądź. Nie, stary, nie chcę brać udziału w tych rzeczach. Mam dość, kurwa, tych rzeczy. Nie? To po co, stary, tu przyjeżdżasz? Bo, kurwa, się o ciebie martwię. O mnie się wszyscy martwią. No właśnie. A ja tego nie potrzebuję, jest mi dobrze, kurwa, stary. Nie mogę, ale zrozumcie teraz mnie, że ośmiesza mnie to w tym momencie, bo zaraz będą tweety, że przyszedłeś, że się o mnie martwisz, kurwa, i tak dalej, że ja jestem jakiś chory. Stary, mi jest dobrze, rozumiesz? Jest mi git, nie jestem, przecież dobrze wiesz, że nie jestem na żadnych używkach, nie jestem na żadnych lekach. Czemu, stary, tak, kurwa, czemu wy wszyscy robicie ze mnie jakiegoś pojeba, kurwa? Chłopie, ilu ludzi mi do mnie dzisiaj dzwoniło, ile ludzi mi teraz dzwoni? Bo co, bo to nie jest ten obrazek Buxdela, kurwa, chłopie, który siedział tutaj zawsze i mówił, no, zapraszam do kolejnego newsa. Tylko jest, kurwa, trochę inaczej to wygląda? Nie mam prawa sobie zmienić troszeczkę konwencji, zmieniam sobie konwencję, bo tak chcę. Kumam, ale to jest test 180%. No, trochę jest, to prawda. Trochę skrajnie, stary, sobie zmieniłem tą. No i 180 stopni. No i chuj, stary. Dwie godziny, rozumiesz? No tak. No, dlatego się zmartwiłem, miałem prawo się zmartwić. No oczywiście, ja to rozumiem i bardzo to doceniam. To inaczej, zróbmy tak. Ja to doceniam, stary. No. Wszystko jest git, ja sobie dalej streamuję. Przepraszam cię ogólnie za to, że naskoczyłem, ale po prostu zdajesz sobie sprawę, że dzwonią do mnie ludzie, nie? I cały czas mi o tym pierdolą i mam tego dosyć, nie? W momencie, gdy widzę, że przyjeżdżasz tutaj od rodziny, nie? Wchodzisz z Wiką, którą pozdrawiam, i macie takie miny, jakbyście zobaczyli, nie wiem, demona czy coś. No kurwa, wiesz, o co chodzi. Ja sobie zmieniłem tylko konwencję, jest jazz. Nic się nie dzieje, stary. Nie wiem... A jakbym nie mógł... Nie zrozumieć, że się, kurwa, miałem prawo zmartwić. No jasne, ale nie, no kumam to, nie? Dlatego... Jest wszystko okej, okay, nic się nie dzieje. Jest mi dobrze. Dobra. Sam ci powiedziałem o tym, że chcę odpalić tego live'a i chcę sobie troszeczkę przebudować głowę, stary, bo sam wiesz, jak ciężko znosiłem ten czas, kurwa. Wiesz o tym dobrze, tak? Okej, okay, no ale nie wiedziałem, że w ogóle będzie tak wyglądało, wiesz o co chodzi? No dobra, no ale chcę, żeby to tak wyglądało. Ja rozumiem, że to może wyglądać tak, jakbym był trochę pierdolnięty, ale to nie jest tak. Ja mam wszystko git, stary, ja jestem świadomy wszystkiego, co robię. Rozumiesz? Dobra, dobra. Jest wszystko okej. Okay. I przepraszam cię, stary, jeżeli to cię też zabolało i tak dalej. Ja nie chciałem, żeby to tak, wiesz... Po prostu się zmartwiłem, tylko o to mi chodzi, żeby przyjechałem sprawdzić, jak w ogóle ten... Stary, mi jest git, naprawdę, wiesz, to... Na mnie to jest, wiesz, szczerze, trochę zepsułeś mi zabawę. Ale z drugiej strony, rozumiem... Ja musisz zrozumieć, mnie zmartwiłem. Wiem. Ja podjeżdżam, stary, ja widzę, co się odpierdało, mówię tak, nie, dobra, ja. Po prostu. No ale nie musicie się o mnie martwić, bo to jest wszystko git. Stary, ja sobie pójdę potem, ponapierdalam worek. Jest okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Dobra, jak cokolwiek by się działo, to ja jestem po telefonie. No jest luz. No, ale już nie wiem, no cokolwiek, no chyba jeżdżę zawsze po telefonie. No dobrze, ej, kocham cię, stary, serio. Jesteś super gościem, ale nie musicie się o mnie martwić, naprawdę. Jest wszystko git. Serducho dla ciebie, byku. Prawdziwy przyjaciel. Nie, to dobra, to teraz troszeczkę niech opadną emocje, bo nie ukrywam, że wybiło mnie to troszeczkę z transu. Ja sobie zdaję sprawę, że to, jak zachowywałem się na przykład przez ostatnią godzinę, mogło być troszeczkę mógłbym być trochę nadeksplozywny, nie? I ja to kumam, nie? Ale ja sobie chciałem tak poprowadzić tego live'a. Ja nie chcę wyłączać streama z tego względu, że ja się bałem przez w chuj czasu go włączyć. Bałem się tego w chuj. Ja byłem przerażony feedbackiem od tego, jaki będzie wydźwięk tego, że ja się w ogóle odpalę. Bałem się tego fest. I troszeczkę sobie przebudowałem głowę i zdecydowałem się na to, żeby po tym filmie na Boxdela, który wrzuciłem, odpalić tego w streama tylko dlatego, żeby ludzie mogli się we mnie wystrzelać.
To nie jest miłe, jak ja czytam, inaczej ja sobie sam nawarzyłem tego piwa, żeby nie było. Ale w momencie, gdy cały czas czytacie na swój temat, kurwa, niepochlebne komentarze, a ja to, kurwa, co odpierdalałem, robiłem po prostu z paniki, to musicie sobie... Nie wiem, ciężko mi jest, kurwa, nie? Serio, widzowie. To nie jest takie proste, nie? Może trochę to wygląda nie tak jak powinno, ale dobrze mnie nakręca to, jak kurwa widzę na przykład jakąś krytykę i tak dalej. To jest dla mnie git, nie? W tym momencie. Bo ja robię to tylko po to, żeby pokazać tym ludziom, którzy cisną, że ja się nie poddam, bo ja nie chcę się poddać. Ja nie chcę być jak dubiel i chować głowę w piach. On teraz na przykład wyszedł z filmem na YouTube'a. Ja też nie chcę, nie? Ja nie chcę się ukrywać, kurwa. Ja nie chcę chować głowy w piasek. To jest dla mnie bardzo ważne. Naprawdę, to co ja robię jest dla mnie mega ważne, nie? Ja to bardzo lubię. Ja lubię streamować. Lubiłem też robić projekty. Na przykład z takich najbardziej smutnych dla mnie rzeczy jest to, że jakby ja wam tylko mówię tak jakby o takich osobistych projektach, nie, które mi się wyjebały, to już abstrahując od kasy, to na przykład już nigdy nie będzie lodów loada, nie? A lubiłem je robić, nie? Bo to ogarnąłem na przykład. I na przykład już nigdy nie będę mógł ich wrzucić do dyskontu, nie? To jest dla mnie ten, nie? Ja wiem, że dla was to jest takie coś, że kurwa, co ty masz za problemy i tak dalej, ale dla mnie to było super, nie? Że sobie zrobiłem lody, ktoś mógł po nie iść do sklepu na przykład, że one gdzieś tam leżały na półce, a nie będę mógł tego robić, nie? A były dobre, widzę, że tutaj piszą. Dobre lody robisz. Tak samo robiąc ten film na Boxdela, ja tam powiedziałem całą prawdę. Ja tam nie skłamałem ani kurwa w sekundzie. Ani w sekundzie, mimo że kłamałem kurwa jak najęty przez ostatni czas. Kłamałem jak pojebany. W tym filmie nie okłamałem nikogo. Powiedziałem samą prawdę. I jak opublikowałem ten film i zobaczyłem te komentarze, które i tak we mnie wjeżdżają, to ludzie, to ja straciłem w ogóle, nie wiem, coś we mnie wstąpiło takiego, że kurwa, to co, to już jestem skreślony, bo odjebałem, już człowiek nie może popełnić błędu, influencer nie może popełnić błędu, bo jest takie grono ludzi, którego nienawidzi po prostu, że nie pozwolą mu już wstać do końca życia, kurwa. Kumacie, o co chodzi? I mi odjebało trochę. Mówię do Ulfika, ty, jadę do domu, odpalam streama, niech się ludzie wystrzelają, niech ponapierdalają we mnie, kurwa. Jak im to robi, sprawia przyjemność, to przynajmniej se postreamuję, będzie trochę ludzi, jest ponad 20 tysięcy, wiecie, na pierwszych aferkach po przerwie. Algorytm trzeba rozbujać, wiadomo. Sylwek ma rozbujany. My musimy zrobić z 2-3 streamy, żeby tam do tych 25-30 dobijać. Też jest taki ninja stream, można powiedzieć, nie?
Z dupy, co ty tutaj tak ten? Piszemy furguś. Idę widzowie do Ulfika. Chcę z nim pogadać, bo on tam chyba jest jeszcze na zewnątrz. Mam nadzieję, że... No nie, no. Trzymajcie się, widzowie. Mówiłem prawdę w tym filmie na Buxdela. Przysięgam na wszystko. Bym sobie rękę upierdolił, że tam nie okłamałem nikogo.